Po przejechaniu 50 km dotarłem z Ełku do Augustowa. Rozpocząłem pobyt od pójścia do informacji turystycznej. Miła pani wskazała mi ciekawe rzeczy do zobaczenia. Tego nie sfilmowałem. Tu ciekawostka. Na rynku jest parking płatny oraz parking bezpłatny. Pełny samochodów. Ja w pierwszej chwili zaparkowałem oczywiście na płatnym. Udało mi się szybko znaleźć miejsce na parkingu bezpłatnym. Jako że byłem na rynku obok parku, od nich rozpocząłem zaznajomienie się z miastem. Idąc z rynku ulicą Mostową przechodziłem obok legendarnej restauracji Albatros, która rozsławiona została w latach 60. piosenką Beata Janusza Laskowskiego. Dalej dochodzimy do mostu nad rzeką Neta. Rzeka Neta i kanał Bystry łączą ze sobą dwa jeziora Necko i Sajno. Wzdłuż rzeki ciągną się malownicze bulwary. Bulwarem Narodów Unii Europejskiej udałem się do plaży miejskiej nad jeziorem Necko. Po drodze zobaczyłem z zewnątrz hotel Pałac na Wodzie. Za pałacem i zakrętem znalazłem się nad jeziorem Necko. Szybko dotarłem do plaży i rozbudowanego molu. Obok zobaczyłem małpi gaj. Następnie zawróciłem do mostu ulicy Mostowej. Powrotu nie nagrywałem. Poszedłem bulwarem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do samego mostu 29 listopada bulwarem dojść się nie dało z powodu hotelu i portu. Za mostem trafiłem na kanał Augustowski.
unikalny zabytek sztuki budownictwa wodnego w Europie pierwszej połowy XIX wieku. Obejrzałem jeszcze 3 kościoły i po południu wsiadłem do samochodu i udałem się w drogę. Choć byłem w Augustowie tylko parę godzin, to wywarł on na mnie dobre wrażenie. Zamierzam tam kiedyś powrócić. Czytałem w internecie o pobycie Jana Pawła II w Studziennicze. Jest tam sanktuarium oraz kaplica na półwyspie. Postanowiłem to miejsce zobaczyć. Dzień chylił się ku zachodowi, więc czas było szukać noclegu. W okolicy było pole namiotowe. Po przybyciu okazało się być nieczynne. Za to widoki były przednie. Nocleg w internecie znalazłem dopiero w Suwałkach, do którego miałem się udać jutro. Zadzwoniłem. Pole namiotowe koło stadionu miejskiego w Suwałkach było czynne. Miałem 35 km do celu. Pojechałem. Było już późno. Obóz rozbiłem. Szybka kolacja i kąpiel, a potem spać. Dość wrażeń na dzisiaj. Dalsza relacja w następnym odcinku.